Siemanko, Brzęczyszczykiewicze! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Polska Wieś, widzowie. Mam do was malutką prośbę. Czy możecie zostawić mi łapkę w górę i subskrypcję? A jeżeli nie, oczywiście to zrozumiem, ale jeżeli możecie, to zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję, widzowie. Lecimy po 100 tysięcy subskryberów na moim kanale. Ja jestem na polu. Zobaczcie, już nawet delikatną fryzurkę zachodowałem. Widzicie? Już powoli zmieniam się w normalnego obywatela, jak to mówią. No, normalnego obywatela, bez żadnych, widzowie, konfliktów. Jak dobrze oglądaliście poprzedni odcinek z tej serii, no to wiecie, że już troszkę, znaczy nie troszkę, odbiłem od tej całej grupy przestępczej. Mam już po prostu, widzowie, dosyć, ale nie ukrywam, że cały czas oglądam się za siebie. Nawet pracując tutaj tak na polu, bo jakby po mnie teraz zajechali, to by nie miałbym szans, żeby uciec z tym ciągnikiem. Ale nie chcę nawet mi się o tym, widzowie, myśleć. Zaraz wracamy do domu, bo tam jest pani Janina. Michał ogólnie pojechał do lasu tam posprawdzać. Dowiedzieliśmy się na temat tamtego pola pewną historię. Przepraszam, pola. Znaczy to w lesie ogólnie jest gospodarstwo. Jak oglądaliście odcinek Michała, to wiecie. Dowiedzieliśmy się taką historię troszkę nierozwiniętą, bo pani Nina coś tam mówiła, że tam podobno, wiecie, nasz wujek podobno dednął, widzowie. Ale nie w naturalny sposób, widzowie. Dednął poprzez, że tak powiem, huśtanie. Nie chcę wprost mówić. Możecie to zinterpretować. No i podobno to był po jakiejś kłótni, że on wyszedł, po jakiejś kłótni z ciocią, że on poszedł i zostawił właśnie taką mapę, żeby kurde go później może odnaleźli. Nie wiem, ale Michał pojechał to sprawdzić. Ja, widzowie, nie to... O, nasion mi zabrali, kurde, bym się podjechać. Ja, widzowie, nie to, że ja się tam bawę pojechać z Michałem, bo to absolutnie nie o to jakby chodzi. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale myślę, że słyszycie, tylko że po prostu to jest bardzo głośny ciągnik. I to nie to, widzowie, że ja się na przykład bałem tam pojechać czy coś. Bo ja, widzowie, się nie boję, po prostu nie mam czasu, żeby tam pojechać z Michałem. Bo naprawdę nie mam czasu, bo jestem zajęty. Muszę zobaczyć teraz, jak tam Janina posiała u nas na gospodarstwie, bo o to też się obawiam. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, widzowie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie śpimy. Ogólnie robota musi być zrobiona, ponieważ nie ma przestojów. Tutaj na łące też wyleliśmy gnojowice. No ale kurczę, jakoś to idzie, jakoś to idzie. Musimy też, widzowie, rozwijać to gospodarstwo. Jak będzie jakaś okazja na jakąś dzierżawę, oczywiście weźmiemy, bo potrzebne nam jest pole. Takie maszyny, jakie mamy, wystarczą, żeby po prostu jakoś tam obrabiać to. Na razie mamy dosyć spory, uważam, kawałek pola. No i na następne żniwa musimy kupić sobie bizona, takiego, widzowie, jezdnego. Bo tym kurde kombajnem, co teraz robiliśmy, no to tragedia. O, Janinka, Janinka, Janinka. I tam... Cześć! Dobra, teraz szybki taki sprawdzenie. Czyli dobrze robota... Ale czemu ciągnik jest odpalony? Dobra, trzeba sprawdzić, widzowie, czy... Czekajcie, zgasi tylko Ursusa. Ty z... Japi. No i zobaczcie, jak ona posiała, no. Widzicie wy to? Tutaj... A tu na polu? Tu to pewnie Michał siał. No nie, no kur... Porobiło mi jaki, no muszę to poprawić. Nie, no idę z nią pogadać, bo to... Roboty, ciężko dobrze zrobić robotę, widzowie. Gdzie ona poszła? Pewnie do swoich tych... Zaraz, zaraz zobaczę, gdzie ona jest. Halo? Pani Janino? Janino? Ej! Ale gdzie ucieka? Halo? A co? Czemu pani Nina takie umijaki tam porobiła? Nie! Pani Nino! A weź chodź! Bo ja dawałam kurakom waszym pszenicę, ale oni już nie chcieli, no. Ja swoim wysypię. No, tyle pszenicy? Tyle pszenicy będzie sypać swoim? O ja pierdzielę, no kurde, całą taczkę. Toż dawaliśmy Janinie Tuma swoją. Dobra. Czy może pani na nam nie kraść rzeczy? No oczywiście pani nie. No oczywiście pani Janinie nic nie kradliśmy nigdy. Pani, no proszę zostawić to i pójść na chwilkę ze mną, bo muszę coś pani nie zaprezentować. I dopytać no się. O co tam chodzi? A bo możesz mi worek wsypać? O kurde, kto to tak popier... O skurczybyk. O ja pierdzielę, zamykam bramę, to do gangsterzy, widzowie.
Pani Nino, tam pojechał ten kurde gangster, jeden z tych gangsterów. Memko. Co Ani... chcesz? Co tu się stało? Czemu tu są takie omijaki porobione? To nie ja. A kto? Święty Piotr? Michał. Ta, Michał, ja widzę gdzie Michał robił, tutaj Michał robił. Nie, tam ja robiłem. No na pewno, ja muszę teraz wsiąść do Ursusa widzowi i to... Ogarniać, skurczy byk. Widzimy, no kurde, ale dużo w sumie nie ma, no ale mimo wszystko troszkę trzeba ogarnąć. Ach, ta pani Janina, ach, ta pani Janina widzowie, no. Czyja wina? Tak? A co robisz? Poprawiam omijaki. Kto pije dużo wina? Oczywiście, pani Janina. Janina! No. Ale no dobra, to poprawię, no dobrze, że i pani Janina trochę pomogła w sumie. Liczę, ale same chęci to tak nie wystarczy, pani Nino, wie? Wie o tym? Wystarczy. Nie, same chęci nie wystarczy, to trzeba i troszkę takiego pomyślunku, troszkę takiej wiedzy mieć. Jak to, kurde, roboty robić ogólnie. Troszkę, widzowie, trzeba podjechać. Mamy tu tutaj piwnicę z ziemniakami. Tak myślałem, widzowie, żeby podjechać, może jeszcze coś sprzedać. Ale to może na spokojnie ogarniemy. Trzeba by było zadzwonić do chłopa, dopytać się, czy on by to przyjął. Dobra. Jak, ale będzie po... To jak ogólnie ogarnę to mijaki? Wszystkie pole już mamy zasiane, elegancko przygotowane. Jeszcze tą taczkę wezmę. Więc to na spokojnie. Ej, kto tam się kręci? Karol! Ej! Ktoś tu był? Co mi się wydawało? Karol! A może mi się wydawało? No! Jeszcze jedną taczkę tą wezmę! Nie! Nie! Stój! Nie! Panie Nino! No ja pierdzielę... Ale to my zaraz nie będziemy w ogóle... Nie będziemy mieć w ogóle zbożek, pani Nina, tak będzie nam podpierdzielać to... 500 złotych! Tylko tą jedną, wiesz? Jedną? A co przed chwilą ja widziałem? To może jak mnie nie było, to już poszło tam z... 4 takie! 5! Nie no... Sobie tu postawił Ursusa. Światła tylko zgaszę. Pani Nino! No nie, no już poszła! Ało! Pani Janino, no nie no! Czekaj, to ci jedną! Jak pani Nino mówi, że już 5 poszło? O, już nie chcę brać! Podstawiać to raz! To ja tu postawię! Ej! Ej! Nie ej! No. Tylko ja to z tym zasuwam na gospodarstwo. Ale z ciebie dziad! Ja dziad! Pani Nina nie ma na przykład odwagi, znaczy odwagi, po prostu honoru przyjść się zapytać? Czy może wziąć? Ja nie pytałam! Nie! Ja nie słyszałem, żeby pani... Poczekaj pani Nina, bo ktoś chodzi. E! Coś szukasz? E! Szukasz coś tutaj? Widziała pani Nina? Kto to był? Kurde, po mordzie nie poznałem. Ja to nie Zowie, obserwują tak? mnie. No właśnie, obserwują mnie cały czas. Zamknie pani na bramę szybko. A co on? Bramy nie przeskoczy. Jak będzie chciał, to i tak przeskoczy. No to po co pajacować? Pani Nino. Co? No nie wiem, pani Janino, no kurde. Przychodzą, obserwują mnie, kurde już. Ej, a te ziemniaki będziesz sprzedawał? Nie, ogólnie pani Janino, ale... Wychodź z kukurydzy, raz! Wychodź! Widzowie... No i gdzie on jest? Ja pierdziele, jestem cały czas obserwowany. Ja ogółem bym sobie wzięła te dwa worki jeszcze. No! Zostawić! Ale ziemniaków! Kurwy... Pani Nino, ogólnie zróbmy taką zasadę. Jeżeli pani Nina chce coś od nas wziąć, przyjdzie, zapyta się. Ej, czy a tej szopy nie było! Była! Pani Nina nie musi. Była! Na 100%. Przecież jeszcze była? Kurde, to było już ze 30 lat temu ta szopa. Mam Alzheimera. Jak tu jest jeszcze. Nie, zwykła blacha jest tu położona, bo tu pewnie zmieniali. Ale. Ej! Zatrzymaj się! Gościu!
Gdzie ja go tu znajdę w tej kukurydzy? Ej, Karol! Co? Ja idę. Gdzie? Do domu. To idzie pani Janina, bo tu bo się ja tak muszę czaso... Ja muszę czasopismo czytać. Jakie czasopismo? Czasopismo. O czym? Gazetę. O czym ta gazeta? A o czym? Gazeta poranna. I co tam jest ciekawego napisane? No co? No wiadomości ze świata. No dobra pani, to niech pani nie idzie, ja tu będę obserwował gospodarstwo ogólnie czy tu. Jak coś to mnie wołaj. Dobra, dobra, dobra. Ej, jakiś chuj mi ukradł ciągnik. Co? No weź kurwa go. Ja pierdzielę, zatrzyma go pani Nino szybko. Stojaj ty śmaciarzu. Spokojnie pani Nino, stoj. Stojaj ty. Stoj, gościu. Ale ci łeb ukręcę! O, żeś ty, łachudrańcu! Nie dam rady go dogonić, nie dam rady! Panie zabity! No i dobra! No i super! Ukradł mi się maciasz! Ma pani inne kamery? Uuu, słuchaj! Jak ja dorwę tego padalca, to mu łeb urwę i do szyi mu nasra! Ja pierdzielę, no ciągnik, żeby ukradł jeszcze! A łeb na płocie zawiszę i będzie trofeum! Dobra, dobra, dobra! Zadzwoni pani na policję i tyle. W dupie mam to! A pierdziele, widzowie, obserwuję gospodarstwo, bo jeszcze nam coś ukradno? Jeszcze nam coś zaraz ukradno, no. A my nie mamy kamer. Całe szczęście jestem tutaj, wiecie, widzowie. Cały czas, widzowie, cały czas tutaj. Cały czas obserwuję, no mam nadzieję, że... Kurde, się przestraszyłem się tego słupa. Ojej, dobra, odstawię szybko tutaj siewy porobione, to można odstawić sprzęt. Porozczepiać wszystko, przygotować może pod przyczepę, bo będziemy wywozić te ziemniaki. Ojej, 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 nie wiem co mam myśleć na ten temat. Teraz będą widzowie mnie cały czas śledzić. Cały czas będą mnie śledzić, będą kurde. Ojej, co jest? A, rozłożyć trzeba. Dobra. No co, rozkładam. Rozłożone. Kończ tu! Kończ tu, zatrzymaj się! Ja pierdzielę, no nie wytrzymam. Kurde, widzowie, aż mnie prąd przychodzi taki. Co gdy chłop podejdzie, nie wiem, mi kurde kosę wsadzi między żebra. Tam wiadomo, z takimi ludźmi to nie wiadomo nigdy. Ten siewnik szybko trzeba rozczepić. Masakra, masakra, masakra. Kurczaczków tylko, żeby nie przejechać. Dobra, do góry. Nie widzę na razie tego gościa. Widzę cię! Widzę cię w kukurydzy! No nie, no nie, no nie, no nie, no zaraz sam zadzwonię chyba po policję, bo... Przychodzi ludzki... Ale nie mogę zadzwonić po policję, bo kurde... Wiadomo, jak ja z nimi działałem, no to... Nie mogę zadzwonić po policję, widzowie, no bo to za to... Będzie za dym. Że ja działam, kurde, z nimi, a jeszcze wiecie, by wyszło coś... Czy ja nie działam z nimi już, ale działałem z nimi, więc wiecie. Dobra, gaszę sprzęcik. I wszystko. Nie widzę na razie gościa. Nie widzę na razie gościa tu. Nie widzę tutaj. Kurde, policja gdzieś jedzie. Polecieli. Polecieli. Poszła gdzieś policja. Ało, policja. Zawracają, zawracają, zobaczcie, będę gonić kogoś. Ało do mnie, ało do mnie, widzowie, do mnie! Co jest? Dzień dobry, panie, pan Karol? Dzień dobry, witam. Otworzy pan bramę, mogę wejść do pana na chwilę. A po co? I sprawie? No mamy sprawę do wyjaśnienia. Jaką? Proszę pana, coś się jara! Nie! Szybko! Proszę pana, ma pan może straż pożarną na podwórku? No nie mam, panie, kurde, jak to ugasić? Ja, czekaj nie, pan! Ja nie wiem. Proszę pana, to niech się spalą może te kurczaki. No gdzie kurczaki? Ja... Już no jeden już. Leży. Panie, czekaj, tunelkę wezmę. Poczekaj pan, jakoś tu ugasimy szybko. Panie, on szybny. Poczekaj pan, szybko tu ugasimy jakoś. Panie, szybko, tym trzeba, tym panie, trzeba. Gasz pan tym wężem to. Ja pierdzielę, ja to... proszę pana, bo kręci się ktoś na moim gospodarstwie cały czas, ktoś podszedł, szybko podpalił. No ja się wcale nie dziwię, że się ludzie kręcą u pana.
Kręcą się, kurde, ktoś się cały czas kręci ci przez cały dzień, proszę pana. Chłopa, kurde, gaszę i gaszę, poczekaj pan, kurde, no gasić i gasić. Oło, poszło, dobra. Udało się. Dobra, słucha pana. Dobra, czeka pan, odłożę to. Szlauch. Kurde, tylko ten kurczyk no? Padł tu u pana jeden. Trudno. A on żył chyba trochę. No tak nie bardzo. Dobra, trudno. Czym pomóc? Proszę pana, pan Karol, tak? Zgadza się. Jest pan podejrzany. Masz przesrane, Karolu! Gdzie? Łop, ktoś ten. Pojechał tam. Jest pan podejrzany o prowadzenie grupy przestępczej. O prowadzenie? No tak, jest pan głównym szefem według tych doniesień ludzi. Co? A mógłby powiedzieć, kto doniesienia doniósł? Napłynęły do nas anonimowe zgłoszenia. Aha. Z internetu. Z internetu, tak? Mhm. Że ja jestem szefem, proszę pana, tak? Karol, dzisiejszy było! No i w dzisiejszym dniu będzie pan aresztowany, no i na razie do wyjaśnienia sprawy będzie pan wprowadzony do aresztu na 180 dni. Czy to jest konieczne? Proszę dać mi ręce do tyłu. Proszę pana. Wie pan coś o kradzieży samochodu, o napastowaniu starszego pana, o porwaniu sąsiadki? Zdechniesz tu! Zatrzyma go pan! Ja jestem szefem, ja jestem szefem ten? Ten co się tu zatrzymuje jest szefem. Ale jak to? Tak, ten co się tu zatrzymuje i gada, ten jest szefem. Czyli jednak pan coś tutaj wie, tak, o tej sprawie? Wiem, dużo wiem. Proszę pana, ja panu oferuję pójście na taki układ. Nie. Może zostanie pan małym świadkiem korony. Nie, dziękuję. Tak zwany szef. Nie, dziękuję, proszę pana. Ja powiem panu wprost, ja sobie nie pozwolę, żeby oni teraz całą winę na mnie chcieli przekształcić i oni żeby sobie na wolności później dalej działali, tak? Proszę pana, jestem zastraszany. Jestem codziennie nachodzony w moim prywatnym, na mojej prywatnej posesji, zastraszany. Nachodzony, proszę pana, no i mam tego dosyć. Rozumie to pan? Zacząłem z nimi działać, wie pan czemu? No. Przyjechali do mnie na gospodarstwo, chcieli mnie porwać. Powiedzieli, że mogą mnie porwać pod warunkiem jednym. Że zacznę z nimi działać, dla nich pracować. Zacząłem, proszę pana. Musiałem o własne życie. A teraz tu się zatrzymuje chłop. Wykrzykuje takie rzeczy, pan go nie zatrzymuje? Jak to jest szef tej całej firmy. Znaczy, przepraszam, firmy. Grupy? Teraz to już firmy można nazwać, jak oni takie przekręty robią. Proszę pana, zrobimy tak. Ustań pan tutaj w drzwiach, bo ten gościu tu jeździ, on może się jeszcze zatrzyma. Ustań pan tutaj w drzwiach i gadaj pan niby ze mną, tu się patrzy, okej? Okay? On będzie myślał, że tam stoję, a ja się schowam w krzakach, jak on podjedzie, to ja po prostu podbiegnę, chwycę go za gardziel, strząchnę nim jak szatą. Dobra. I wie pan, wyciągnę go, zrobimy konfrontację, dobra, okay? Zróbmy tak, dobra, no jeżeli niby gadam, no, dobra. No, tylko tak się patrzy się pan, o tutaj, o w ten sposób pan stoi. Dobra, stoi. Żeby pan się idzie schował, dobra, bo on zaraz będzie tu będzie przejeżdżał, na pewno. Dobra, a ja wejdę w krzaki. Dobra, ja jak tu coś gadam. To jak szmatę go wyciągnę. Dobra. Dobra, tu sobie niby gadam. Udawaj, że gadasz tam. Gadam, no. Coś tu gadam, tego typu, widzowie. Ale akcja. Ja pierdzielę, oni chcą mnie zniszczyć, tego gangsterzy. Oni chcą mnie... Sobie gadam, widzowie, gadam. Jak tam, kurde, może coś... Ciekawe, kiedy on podjedzie w ogóle. Oni chcą mnie zniszczyć, ale ja na to nie pozwolę. Oni chcą wszystko przekształcić, że to ja byłem jakimś... Nie kierowałem tą grupą, ale nie kierowałem. Uważaj, jedzie, gadaj. Dobra, tam, gadam. No, dobra. Dobra. Cyk, gadam sobie. Niby, że z policjantem tutaj gadam. Dobra, spoko. Niby, że tego... Już jest blisko. Dobra, niby, że sobie gadam. Ja, kurde, widzowie, jakie to jest stresujące wszystko, ja pierdzielę. Zaraz będę go łapał. Dobra, no. O kurde, padli! Padli na ziemię! Na ziemię! Schowałem się! Kurde! Co to było? Miałeś rację! Kurde, to AK wyjął! Ja pierdzielę! Chłopie, ty goń go, kurde, to nie... Widzisz? Nie, ja go nie gonię! I to ja jestem przestępcą? Dobra, nie, gonię go! Goń go, pan, i to szybko! Ja pierdzielę, widzowie! Jestem przeciwka! Zatrzymaj go! O kurde, wypadek! Ty chłop pewnie... Zobaczcie! Podejdę tu! Podejdę, dla bezpieczeństwa. Dobra. O kurde. O, co pan narobił? Chłopie, się zjadł, co się robił?
O, cholera! Nie no, to ja muszę ciebie teraz aresztować! Jak mnie? To jest przestępca, zobacz! Chłopie, wywal tą klamkę w kukurydzce chociaż! Dobra! Dobra, wywaliłem! A ty co, bandyto? Ej! O kurde, przybiłem go chyba. Ty, sorry! Nie oddycha chyba. Nie, oddycha na pewno, coś, bo... Coś się dzieje. I co, cojaczku? Co, cojaczku? Co to robił? Kim ty jesteś? Cojaczku! Policja po ciebie jest! Brawo! Policja? Policja po ciebie jest! Będziesz siedział za kratkami! No. Brawo, kolego! Brawo, kolego! Wszystko powiedziałem! Ja nie kieruję grupą! Tylko ty! Panowie, wypier... ode mnie moja... Słuchaj! Jak kaczki was zaraz! On wystrzela was jak kaczki! Wysiadaj! Biorę go za łeb! Dobra, kluczyki! Zbieraj mu kluczyki! Czemu mi ta głowa boli? Wybacz! Idź go wypróbować! Czemu szyba jest wybita? Ładnie mogę chodzić, patrz na moją nogę! Zabieraj go pan szybko do tego! Bierz go pan za łeb! Zobacz, jemu kolano wyszło na wierzch! Co tu się dzieje? W ogóle mnie boli, ja chyba... Ja już się czuję, kurde! Kręci mi się... Chłopie! Kurde. Ty bierz go pan szybko do tego! Do radiowozu! A wiesz, że twój kolega wszystko na ciebie powiedział? Co ty robisz? On już jest teraz tym, świadkiem koronnym. Nie jestem. Jest. Nie podpisałem żadnego papieru jeszcze. Wszystko jest jasne na ciebie. Ja nie pozwolę, żeby ktoś na mnie gadał. Jak ktoś na mnie gada, ja też powiem. Słyszysz? O kurde, on chyba semblał. Dobra, bierz pan go za łeb i do radiowozu. No panie, ale jak on zemdlał, to jak ja mam go wziąć, no? A co to mnie interesuje, jak pan go weźmie? O co jest? Co jest? Bierz pan go! Takie słowa pan pozwoli, panie policjancie? Dobra. To ty! Chodź tu ze mną. To ja, siebaś! Panie policjancie, to on nami rządził, kazał nas zas... Co? Ja panie, niczym nie rządziłem! On... To jest no, główny panie, szef! Ja wszystko zeznam, ja chcę iść w małego świadka. Dobra? Ja też pójdę, ja wszystko chodźmy. Powiem. Mam dowody, proszę dobra, pana, to, panie policjancie. To chodźcie, panie policjancie, ja od razu mogę papier podpisać i ja idę na zeznanie już teraz, nawet na miejscu. Ja mam dowody, proszę pana, nawet, panie policjancie. Ej, kurde. Wyjdzie pan na chwilę z radiowozu. Nie odpalam. Ja mam dowody. Panie policjancie, da pan papier tutaj, ja szybko podpiszę i napiszę, co? Proszę tutaj. Ale ja mam... To jest główny dobra. Szef tego, panie policjancie! Może pan włączać dyktafon, ja już zeznaję. Szef! Ja podpisałem papier. A ty chcesz podpisać? Tak! Jak dwóch świadków koronnych w jednej sprawie, proszę pana, tak nie wolno. Zobaczymy, który będzie lepiej mówił. Dobra. Ja pierwszy podpisałem papier. Dobra. No niech on się mi nie wtrąca. Dobra. Ale mnie to kolano boli. O! To nic, one tylko trochę wystaje. Ej! O kurde. Wstawaj! O, panie! Kolego. Chyba nic z tego! Chyba nic z tego! Nie zacząć gadać. No i słuchaj, to ja wszystko mówię. Ten koleś jest głównym szefem całej organizacji przestępczej. I to on do mnie przyjechał, groził mi bronią palną, że jak nie zacznę z nimi działać, to mnie, proszę pana, odstrzeli. Tak. To właśnie on. I zawali mi zlecenia, proszę pana. Gojgo! No to super. Gratulacje, panie policjancie. Gratulacje. No ale podpisał papier. I co? No nie wiem teraz. Chyba muszę cię aresztować. Ale jak pan ma mnie bez żadnych, jak on nic panu nie powiedział nawet. Jak pan ma mnie zaresztować? No ale nie wiem, no podejrzany mi uciekł. To może lepiej, że on będzie świadkiem, a ja ciebie zaresztuję jako podejrzany. Ale poczeka pan szybko! No kur... What the f... What the shit? Co tu się odpier... Czeka pan... Bierze go pan szybko! Bierze go pan! Dobra, wyciągam go przez szyber, tak. I kopa mu! Ja się odsunąłem, ja już wszystko wiem. Dobra. Uważajcie, bo nie zgniecie ten radiowóz. Dobra, szybko odsuwam BM-kę. Odsuń BM-kę, żeby go przygniotło. Nie, bo mnie zawali. Uważaj. Ja chcę jeszcze żyć, ja chcę być świadkiem. Dobra, niech to... Idzie. O kurde, panie świadka mi zgniotłeś.
Siedzi pod radiolką. No i wszystko. Dobra, ja muszę wezwać wsparcie. Centrale, przyślijcie mi wsparcie. Mam tu bandytę szygnioczylnego radiowozu. Nie pytajcie, jak to się stało. I drugiego świadka kolonnego podpisanego. Dawajcie wsparcie. Kurde. Dobra, proszę pana, zapraszam na gospodarstwo jak coś, jak przyjadą. Dobra. Do widzenia, widzowie. No cóż, akcja taka, że ten, ale lepiej, kurde, że go przygniotł widzowie, niż żeby miał mnie ganiać i w razie w mnie ukatrupić. Widzimy się w kolejnym odcinku, ja nie wiem, co kolejny dzień przyniesie, widzowie, więc musicie subskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby się dowiedzieć. Na razie.